Okej. Dobra, jest. Okej. To dajcie ready. Genia. Takie hece. Zwarci i gotowi? No to do boju! Dobrze, witamy się, dzień dobry, z YouTube'ami na zapisie z live'a. Dlatego jest taka wzniosła chwila, ponieważ gramy w 8 osób. Moi drodzy, jestem ja, Emilka, Dominika, Żegota, czyli Maciej, Genia, Oskar, Hubert i Kamila. Także moi drodzy, ja daję ready. Dajcie wszyscy ready i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tutaj czatowi piszą, że nie mają głosu niestety, w sensie... na czym? Na tym SharePlayu całym, no trudno. Żegota i Oskar, halo, ready, bardzo bym prosił. Myślę, że to jest bardzo wskazane. O, dobra, na Żegotę podziałało. Na anonimowego również, cieszę się bardzo. Słuchajcie, chyba nigdy nie graliśmy jeszcze w 8 osób, tak mi się wydaje, więc może być bardzo drodzy ciekawie. Państwo, zapnijcie pasy bezpieczeństwa swoim zmysłom, bo zabieram je na przejażdżkę ich życia. Oto Brain Show, teleturniej, który wciśnie was w fotel niczym rakieta suborbitalna. Czas powitać uczestników. A no oczywiście są YouTube, czateły z Twitcha. Emilia. Dzień dobry! Jezus! Tej twarzy jeszcze nie widziałem! No się wystraszyłem! To mi tu bicem, jakiś anonimowy ktoś. Dziękuję za burgerki! Zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Maciej! Przed programem widziałem, że były czytane ciężkie encyklopedie. Były czytane ciężkie encyklopedie. Dziękuję za bicem. Sposób? Oskar! O, kogo tu mamy? Od razu widać determinację na twarzy. Idealny moment na Titanica. Hubert! Próbują mnie zatopić, słuchajcie, na starcie już. Ten wzrok mówi wszystko. Dramat. Na miejscu pozostałych już bym się zbierał do domu. Kamila! Rodzina dzwoniła, że trzyma za ciebie kciuki. Za kwas siarkowy trzymają kciuki? Kłamią! Liczę na ciebie. Wyglądasz Kamila, jak w sensie. Przyszły zwycięzca. Żegota! Żegota! A kto tu się pojawił? Witaj! Wzniośle! No dobra, niech będzie wzniośle, no. Podniośle. Czas rozkręcić tę karuzelę wiedzy. Startujemy! Dobra, moi drodzy. Czas zacząć. Zaraz polecą iskry z palców. Ja chcę wybierać. Im szybciej odpowiecie, tym więcej punktów zgarniecie. Tak to wiemy. Maciej! O, dziękuję! Jak tak patrzę na twoich przeciwników, to... Język polski. Moi drodzy, sprawdźmy się w naszym ojczystym języku. Znacie? Cześć, co zostało napisane poprawnie? Musiałem przeczytać wszystkie odpowiedzi, słuchajcie. Ale będę cię pokonany. Słucham. Odpowiedź. Cześć, Basia, cześć, Kinia, hejko. Jak to się stało? Ustanawiasz Żegota. Nowy rekord odpowiedzi. Żegota nic? Jak z języka greckiego nazywamy wiarę w wielu bogów? No, chyba. Czas sprawdzić, jak tam wasze odpowiedzi. Emilia, no. Od twojego imienia powinni nazwać nową jednostkę prędkości. Bałuch to inaczej. Nie wiem, strzelam. Poznajmy poprawną odpowiedź. Strzelił, uwaga. Odpowiedzi uczestników idealnie obrazują o, ich proszę. IQ. Żegota wiedział, czyli Maciej. Hit. Zgrubieniem nie jest wyraz. Nie, co ja kliknął? Nie, czekajcie. Dobrze. Nie, bo się zakręciłem. Dobrze, już. Cicho. Sprawdźmy, jaka jest poprawna odpowiedź. Emilia. No. Niezła prędkość. Git. Wszystko robisz tak szybko? Co ja klikam? No, Genia, ja nie wiem. W zdaniu. Kasia zrobiła zadanie szybciej niż Asia. Musiałem się przysłówkować. Sprawdźmy, kto odpowiedział poprawnie. Emilia. Jak to się stało? Kamila. Nowy rekord odpowiedzi. Kwasie, ja chcę tylko wiedzieć, co kliknęłaś. Środek stylistyczny polegający na zestawieniu ze sobą dwóch wyrazów o sprzecznym znaczeniu to.
Ale ze mnie po... Widzisz kwas? Widzisz? Chciałaś, to masz. To ja miałem być pokonany. Tak tylko czas powiem. Czas sprawdzić, jak tam wasze odpowiedzi. Tak tylko powiem. Jakby to podsumować. Kto miał wiedzieć, oksymoron. Dowiedział. Który z podanych wyrazów to palindrom? Poczekaj. No właśnie nie wiem, co tam, nie wiem, co się tam dzieje. Poznajmy poprawną odpowiedź. Czemu Maciej, on nie ten? Brawo! O, dziękuję! Jestem z ciebie dumny! Ja z siebie również. No ma ze dwu. Koniec, aha, rundy! Ogień, emocje i wybuchy! No to hit! To właśnie Brain Show! To anonimowy będzie musiał nadrobić przed punkty jakoś. Runda. Tylko nie dynamit, proszę, bo się znowu zatnie. A teraz trochę wybuchów. Jedziemy z dynamitem. Nie, potarga mnie. Jedna osoba otrzymuje dynamit. Jeżeli udzielicie dobrej odpowiedzi, przekazujecie nie. dynamit dalej. No przecież to nas wybombi. I nas zatnie. Punkty. Żegota. O. W której kategorii czujesz się najmocniej? No, wybieram. Dawaj, Maciej. Dobry gry. Wybór. Okay. Przypomniał mi się dzień, w którym dostałem pierwszą konsolę. Tylko wiecie, jak to się zatnie znowu, to będzie problem. Maciek bucha. Nadchodzi nie. dynamit. Absolutnie. Ile osób potrzeba do gry w brydża? No, to takie gry. Nie tylko komputerowe. Modyfikacją do jakiej gry jest gra Counter-Strike 1.6? Chyba wiem, ale nie chcę mówić na głos. Nie mogę podpowiadać. Jak nazywają się ludzie odpowiedzialni za wszczepy i ich instalacje w ludzkim ciele w grze Cyberpunk 2077? To już pytanie kiedyś było i ja tego nie mogę zapamiętać, bo ja w Cyberpunka nie grałem. Jak się nazywa główny bohater GTA San Andreas? No powiem wam, że pytania no, są z grami związane, oczywiście. Takie... Jak nazywa się kultowa gra na konsolę Pegasus, w której steruje się komandosem? Komandosem? No to ja wiem, dobra, to ja wiem. To są moje czasy. No Maciej, o, no kontra, no co ty Maciej, o, Pepe. Który z patyczków jest najwyżej punktowany w grze bierki? Kiedy ja w bierki grałem, ludzie złoci, kochani! Tam w ogóle jakaś punktacja była w bierkach? My to zawsze tak dla fanów tylko rzucaliśmy. Chyba nie grałem nigdy w dobre bierki. Jak nazywa się król świń w Angry Birds? O mój... Co za w ogóle jakie pytania! Nie, mam dość. Leonard, no i dobra, i Bajla. Jak nazywa się kultowa gra polegająca na układaniu klocków? No to już jest... to tak, to jest... wiem. Twój wynik idealnie do ciebie pasuje. Tak, tylko bym chciał powiedzieć Maciej, że buchłeś, nie? Bum! O, proszę bardzo, Domi! Jaki tytuł nosi czwarta odsłona gry The Elder Scrolls? Ja znam tylko Skyrima, więc powiedziałbym, że Skyrim. Kinia, super, świetnie, czat! Nic nawet mi z tym nie zacina, jak robię grę! Ile potrzebnych jest kart po do gry w 1000? Boże, nie pamiętam, ja grałem w 1000 milion razy, nie pamiętam, ile kart jest potrzebne. 24. Sonic z gier komputerowych jest. No, dawaj, Kamila! Czuję, że pojeżdżę koalą, nie? Ja to... Żartowałem. Nie wzna... Kochani, dajemy escape. Kość do gry określana nazwą K4 ma kształt. Ja nie wiem, jak mam mówić po polsku. Nie, nie byłem kinia na Barbie. O! I teraz odłączyło mi kontrol... Mój? A to mój? Nie, słuchajcie, nie da się dzieje. To mój? Nie, no czemu? Czekaj, to ja podłączyłem jeszcze raz, ale... O, mój! To dobra, gramy! To gra komputerowa stworzona w roku. Nie wiem, czemu mi wyłącza kontroler. A no nie mogę, wróciłeś już? W jakim mieście rozgrywa się akcja gry GTA 5? On chyba nie wrócił, on chyba buchnie. Pantera, ty nie możesz do niego na... Ej, ale jak to się dzieje? O co chodzi? To nie mój jednak! No, teraz mój! Hit! Ty, co idzie to? Ja nic nie robię z padem.
Nieprawda! Działa wszystko świetnie, super, perfekcyjnie! To nie mój, to komuś innemu się może odłącza, ja myślę, że to mój. Pantera, ty nie możesz do anonima napisać, żeby powiedzieć, że hologramy i coś? No bo on buchnie, no. Bum. Na twoje szczęście nie dajemy ujemnych punktów. Komik nie wyrabia. O, teraz ja będę, świetnie. Dynamit odpalony. Czas na dużą eksplozję. Dawaj, no. Która firma jest twórcą Raymana? Ubisoft. No. Jaj, kurwa! Counter-Strike walczą między sobą. Dziękuję, Marcinku, za bitsy. Wcale się nie wystraszyłem. Ja bipczę. Gienia, dawaj. No, dobrze, Gienia. Ile wynosi suma wszystkich oczek na sześciościennej kostce do gry? O mój Boże. Cześć, grzeczny Dorsz, hejko. Jak nazywa się główny bohater serii gier Gothic? Bezimienny! No dobrze, nie wiedziałem. Jak nazywa się wydawca serii gier Assassin's Creed? Chyba wiem. Yubi, no. Wahałem się między Yubi a... W jakiej grze zadebiutowała postać Mario, wąsatego hydraulika? Tyry ty tyrym tym Typ 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 typ. Nie mam się potem z awatarem, no. Ja mam pytanie do osób, które grają ze mną w grze, do tych 7 osób. Po jakiego grzyba wy wciskacie escape? Bardzo bym chciał wiedzieć, naprawdę. Jep. Z dymem poszło całe 0 punktów. Niesamowite. O, dostałem punkciczki, bo odpowiedziałem dobrze. Łap ten dynamit. Ja wiem, Alan. Która figura nie pojawi się na szachownicy? Good, good, jaja. Valet! No, ja o czymś mówię. A ktoś dalej wciska escape? Ja go nie będę odciskał. Będziemy, słuchajcie, w takiej pozycji, proszę bardzo. W którym mieście znajduje się kultowa wieża zegarowa w grze Fortnite? Ja jestem oazą spokoju. O! Kamilka Kwas, proszę Jak bardzo. Jak nazywa się polskie studio, które wydało serię Kamila? Gier Wiedźmin? Buchasz, buchasz, buchasz! Kurde, wiedziała. Jezus! W której grze najszybciej pojawiła się mechanika Bullet Time. Dziękuję, Bez za 500 subskrypcji, bibiców. Dziękuję. Subskrypcji. Dziękuję bardzo. Boże, i ten rap, tap, tap. Jak nazywa się córka Joela, bohatera gry The Last of Us? Nie wiem. Sara. Jest to Sara. Jaki wspólny przycisk mają kontrolery do konsol PS4, Xbox One i Nintendo Switch? Jak nazywa się seria Może konsol do gier wrócił, wyprodukowana przez firmę Sony? Jak nazywa się seria... No, PlayStation. Ale ona nie mowy ma ze dwu. Chciał grać, polazł i go nie ma. I bum. Uuu! Kto to? To Kat! Kat naklejkę dupnął! Ja mówię, co to gra? Dziękuję. Jaki unicorn w ogóle? Patrzcie tam na góry! Dziękuję, Marcin. No i co? Na twoje szczęście nie dajemy ujemnych punktów. I teraz wchodzę znowu ja. Konkurencja nie? Się zakończyła. Nie? Już po wszystkim? Nie ma co oszukiwać emocje jak na grzybach. Poprawcie się. Kamila! Parskłem! Przepraszam jak parskłem po chamsku, nie? Ale jest to prawda, no nie jesteś, no. Dawkę emocji. Rozpoczynamy kolejną rundę. Kleptomani zacierają ręce. Czas Oho. Na kradzież punktów. Oho. Ten, kto odpowie poprawnie jako pierwszy, może ukraść punkty. Przeciwnik ma więcej punktów od ciebie? Pora to zmienić. Oskar,
która kategoria pozwoli ci błysnąć wiedzą przed znajomymi. Nie, to się nie dzieje! To się nie dzieje! Nie chcę cię popędzać, ale wiesz, wszyscy tu stoimy i tak jakby czekamy tylko na ciebie. Proszę nie regulować. Wrócił! Wrócił! Anonim wrócił! Pierwsza reklama telewizyjna wyemitowana 1 lipca 1941 roku w Nowym Jorku ukazywała. Co? Nie zdążyłem. Hubert! Czas wybrać ofiarę. Emilka ma najwięcej parcie. I już do Huberta! Co za dziad w ogóle, nie? Hubert! Przejmujesz prowadzenie, ale nie napawaj bo się ukradł. Tym ukradł! Konkurencja nie śpi. The Wide World Review to pierwszy serial telewizyjny w historii, przez którą stację dziękuję został wyemitowany. Co? Emilia, ja i mój portfel będziemy trzymać się od ciebie z daleka. Hype Train rusza! Jak mu zabrała parcie? On jej, a ona jemu! I wszystko zostało w rodzinie! Pięknie! Emilia, zostajesz nowym liderem! Kto decydował o kolejności poprawnych odpowiedzi w teleturnieju Familiada? Hubert! Ja się nie mogę ten... okraść. Dziękuję Marcinku za kleksa! No będą oni się będą w kółko teraz wysysać. On ją ma na jego i jest poscane już, no i koniec, no. Hubert! Brawo! Lądujesz na szczycie tabeli. Porki. Marka SpongeBob jest własnością stacji telewizyjnej. Nie zdążyłem. Genovefa! Genia! No, dawaj, przywłaszczy sobie kilka punktów. No i genia za chwilę wam klepnie Hubertowi. No i w sumie słusznie, to ja nie mogę powiedzieć, że nie. Asiu, dziękuję za suba z Prima, Hubert, dziękuję ślicznie. Bez nerwów. Dobra odpowiedź i możesz odzyskać co twoje. Ja też bym chciał odpowiedzieć na przykład. Kto wygrał pierwszą edycję Must Be The Music? Ha! Jestem pierwszy! Jest! Maciej! Kradnij od kogo tylko chcesz. No od kogo? No od Hubercika. On ma tyle punkciczków. Maciej! Wskakujesz na fotel lidera. To nie może tak być, bo... Kto prowadzi program telewizyjny Rolnik szuka żony? Mam! Dziękuję za to, Danika! Nowy, dziękuję za piciki! Maciej! No dawaj. Emilka! Uszło mu to na sucho. Eonowy, dziękuję za pizzę. Za pomocą jakich fal typowy pilot do telewizora wysyła swój sygnał? Kurde, nie zdążyłem. Żegota! Ja i mój portfel będziemy trzymać się od ciebie. Czas się żegnać. Jeszcze nie tonę, ej. Parcie, jak tą łapą zawisł nade mną i nie wiedział, co ma zrobić, nie? Dziadyga. Maciej. Ajajaj, konto odchudzone. Hubert, musisz wygrać. Fakty po faktach są emitowane na kanale. Jezu, proszę Hubert, ja. Dupa sraka! Wybrać ofiarę. No patrzcie, zostaw... Ręka do... Niech ten kabel ci uschnie. Hubert! Zakładasz żółtą koszulkę lidera rozgrywki. No nie! Speaker to osoba, która... Czemu nie? Czemu nie zdążyłem? Przecież kliknąłem! No to kogo chcesz Amircia, dziękuję za subskrypcję. O Boże! Egzekucja wykonana. Kurde! Kat 1000 burgerów i ten dźwięk pojechał! Co dziękuję, Kat, dziękuję. Runda się zakończyła. Czas sprawdzić, kto znajduje się na górze tabeli. No i kabel uschnie, no. Na ciebie obawiam się, Kat, dziękuję za 1000 bitsów. Wyginie. Dominika. Dziękuję. Któreś tam miejsce z kolei. Żegota. Szósteczka. Ten dźwięk. Kamila. Piąteczka. Hubert. Czwóreczka. Genovefa. Trzecie miejsce należy do ciebie. I Olka, dziękuję za bitsików 50. Dziękuję. Jesteśmy na pierwszym miejscu razem z...
Mamy wspólne podium! Nie ma na co czekać, to się nie da... jedziemy dalej! I Olka, dziękuję za biciki 50 znowu! Rozpocznijmy baloniadę! To się nie da, ja osób z lękiem wysokości. To już teraz poszte po dobrej odpowiedzi możecie... Coś ja nie znam! Koledzy mi opowiadali o tej stronie, ja nie znam! Ja nie znam! Czas trochę polatać! Dominika! Oto kategorie! Ja mam z Emilką wspólne punkty! Patrzcie! Cześć, Jaro! No, no. I Besza, dziękuję za subskrypcję na wyższym poziomie! W duszach gra. Dziękuję ślicznie. Mua, mua, mua. Kto z wymienionych muzyków nie był nigdy członkiem formacji Iron Maiden? Chyba się zesram. Nie, co ja zrobię? Ty... Dobrze? Wybierz przeciwnika. I Werce, dziękuję za suba! Ej, to było pod wpływem emocji! Kogo ja bym chciał zdjąć? No Emilka, bo jest na pierwszym miejscu ze mną, no. Emilia! Ja przypadkiem kliknąłem! Wysokości? Kat, ja się wcale nie znam. To ty mi o tym opowiadałeś w tej stronie. Płynie. Płynie po polskiej krainie. Wisła. Maciej! Maciej! Czas wybrać. Dobrze! To ja po kolei pójdę. Genovefa! I dziękuję Marcinku to za już stickera. Nie czas na pomyłki. Został ci ostatni balon. Z gry na jakim instrumencie słynie Vanessa Mae? Ups. Wakacje spoczko. Gorąco. Jezu! Na pomyłka i cię nie ma. Kat. Dziękuję za piciki. Który kompozytor napisał sonatę księżycową? Beethoven. Maciej. Wiadomo, że Beethoven. To ty rozdajesz. Dziękuję karty. Marcinek. Mua. Oskar, masz ostatni balon nad głową. Uważaj. Outlasik będzie, no. Gdzie powstał hip-hop? Genovefa! Kto jest twoim największym wrogiem? No i kogo... Wybieraj. Kogo genia strzeli, kochani? A? Huberta? A myślałem, Hubert, że do mnie podejdzie. Teraz możesz się poczuć niczym stary. Kurde, zaskoczenie! Cię nie ma. Pałeczka używana przez dyrygenta to... Hubert! Zdążyłem. Czas wybrać ofiarę! No. Dawaj, Hubert, no już jestem gotowy na twój strzał Amora. Dawaj, no. Maciej! Masz ubezpieczenie na wypadek upadku z takiej wysokości? Wika, to widzę co piszesz, babo. Który zespół jest autorem popularnej w latach 90. piosenki Kolorowe Sny? Maciej, to ty rozdajesz karty. Kamila, to już nie czas na pomyłki. Został ci ostatni balon. Z jakiego hitu znany jest zespół Europe? Maciej, kto jest twoim największym wrogiem? It's the final countdown. Zrównałem wszystkie do jednego poziomu, kochani. Szanse są wyrównane. Na co? Kto odpadnie jako pierwszy? Przekonajmy się! Anonimowy ciebie wywaliło, tak? Aha! Piosenka Another... To czekajcie. Anonimowy... Brick in the wall. Halo, ja daję pauzę. O, spokojnie. Anonimowy ciebie wywaliło? Została stworzona przez zespół. No poczekajcie. No nie wierzę w to. Poczekajcie. Anonimowy, no to jak ciebie wywaliło moje słone... No tak, jego nie ma, jak to się dzieje? Anonim to chodź. Dołączysz, tylko ja nie wiem jakie masz klawisze anonimowe. Bardzo jest mi przykro. Proszę. Emilia, wybierz przeciwnika. Aha! No tak. Pożegnajmy naszego dzielnego zawodnika gromkim bu. No tak. No i mówię, tylko nie wiem, jakie masz sterowanie. Z jakiego kraju pochodzi piosenkarz Enrique Iglesias? To se pograłem już. O, pa Emilka! Szybko to wróciło, to zastrzeliłaś do mnie. To już jest koniec. Nie ma już nic. Perkusista Metaliki, że tak... Który z wymienionych... Nie, właśnie! ...należy do instrumentów dęty. Dekat, dziadu ty. Dziękuję za bicy.
Dziękuję za naklejkę. Madzia, nie. Genovefa. Dalej nie wiem. Kto dalej jest nie pamiętam. Twoim największym wrogiem? Wybieraj. A no i mówię, nie wiem, czy masz wsad. Możesz Oscar mieć dalej wsad. No i to by było na tyle. Musimy się pożegnać. Te norki są rodzajem. A no nie mówię, nie przejmuj się. Odrobisz w kolejnej rundzie. I tak jesteś ostatni, więc... Nie przejmuj się. A ja tu mówię, no a no nie mówię, w ogóle poszedł. Jego nie ma. Może pan teraz do ciebie może zadzwonić albo coś. No, a się okazuje, że nie wiem, co się wydarzyło. Jak się nazywa zespół, którego piosenki zostały wykorzystane no w filmie Mamma Mia? Here I go again, mama, how can I resist you? Lubię sobie dole posiedzieć. Kamila, Piona, no siedzę by z tobą. Nie przejmuj się. Jesteśmy razem na dnie. A Hubert jeszcze wisi, o dziwo. Który kraj ma najkrótszy hymn na świecie? No nie, anonim, hit po prostu. No, Borki i... Oj. I wszyscy chyba w dół teraz polecą. Łup, łup, łup. Przepraszam. A ja nie oglądam Mamma Mia, nie? No, ja oczywiście na samym końcu, bo 200, nie... Hubert! Co?! Zajmujesz prowadzenie, ale nie napawaj się tym zbyt długo. Ile punktów?! Nie! Ludu kochanego, nie, no siwy dym! Się zakończyła. Ja bawię się całkiem dobrze. Tak, patrząc na uczestników, mam wrażenie, że oni siwy też... Siwy dym w ogóle! Przed nami kolejna runda! Lubicie być w centrum uwagi? Czas na wybrańca! Mhm. Wybraniec odpowiada na pytania, reszta obstawia punkty. Jak dobrze się znacie? Zaraz się przekonacie! Dobrze! Genovefa! O, genia. Religia! Jak patrzę na twoich przeciwników, to pora zajrzeć darowanemu koniowi w zęby i wykopać dołek pod przeciwnikiem. Przed wami powiedzenia i przysłowia. Kogo obstawiamy pierwszego? Oskar. Anonim! Nadszedł czas obstawiania. Czy odpowie poprawnie? No, zobaczymy. Czekajcie, bo Kamila widzę ma... O, już nie ma, już poszło. Do ludzi po naukę, do matki po. No, ja nie wiem, ja tego nie znam. Miałem sen, że odpowiadasz poprawnie. Boże, niestety, straciłem jak punkty. Wiadomo, sny interpretuje straciłem się na odwrót. Punkty. Genovefa! Zostajesz Kamila, nie możesz zapominać. Liderem. Teraz będę ja, bo to od końca leci. Jezu! No. Kamila, dawaj. Kamila, ja na ciebie moje punkty dałem. Ajajaj, w twoich oczach widzę brak wiedzy. Żegota, zakładasz żółtą koszulkę. Nie widać mnie, ja rozgrywki. Wiem, przepraszam. Ale kat poszalał. Nadszedł czas obstawiania. Czy odpowie poprawnie? O, już jestem, dzień dobry. Na minusie chyba nie. Wprowadzić kogoś w błąd to wpuścić kogoś. Dobra. Świetnie. Mam punkt. Wiedza czy strzał? Mam punkt. Oho, Natalka, jaką przygodę miałaś? Co tam się podziało? Worki, nic jak nie myślicie? Oto ja! Czy udzieli dobrej proszę odpowiedzi? Bardzo, ja jestem teraz ciekawy. Ja
jest, jak we mnie wierzą moi widzowie, proszę bardzo, wszystko się okaże. Co, jak to, Natalka? Kogoś fałszywego nazywamy. O, pro idealne. Ja myślę, nie że tak. Własnym oczom. Wszyscy zdobywacie punkty. Wszyscy powiedzieli, że... Kochani! Tacy jesteście, kochani. Dobrze. Jak myślicie, będzie znać odpowiedź? Jezu, dziękuję. Kto to? Hubert. Mhm. Taki z niego albatros. Szybciej, szybciej. Kamilka, czekam na twoją... O, dziękuję. O, hit. Bogatemu to i... Ja wiem, że dla ciebie liczy słońce, się głównie świeci. Dobra zabawa, a ale się ocieli, się tak? A byk się mu ocieli. A ja powiedziałem, że słońce mu się zaświeci. No, hit. Emilka. Jak myślicie, czy udzieli dobrej odpowiedzi? Co ty mówisz? No to chociaż tyle, że wiesz, że ktoś tam ci pomógł mimo wszystko, jeżeli nie? Ktoś przeszkadza, o. Mówimy, że jest. Ale to było łatwe. Nie powiem wam, że hit. Moja punktacja to jest po prostu dramatyzacja. Nadszedł czas obstawiania. Czy odpowie poprawnie? Dobrze, Kinia, czy jednak pro? No to okej. Okay. Kto to teraz? Maciejo. Dajcie punkta! Anonimowy zero! Nosił wilk razy kilka. O Boże, a ja dałem, że nie. Ja dałem, że nie i stracę punkty. Czy znasz odpowiedź na jakiekolwiek z pytań w naszym punktów. Programie? Błagam, choć jedno. Nie straciłem. Uff, dotarliśmy do końca rundy. Z każdym pytaniem jest coraz czy teraz, moi drodzy, będzie finał? Polećmy z kolejnym. Czy mi się wydaje? Tak, finał. Jezu, a tu się wszystko zmienia. Wszystko. To, na co czekaliśmy. A no i mowy, ty masz zero życia w ogóle. Finał! Ekran za wami symbolizuje życie, które otrzymujecie na podstawie wcześniej zdobytych punktów. Za dobrą odpowiedź możecie trafić. Czyli jak ktoś ma zero, to i tak ma pomarańczowy status życia, tak jak anonimowy. Czas wyłonić zwycięzcę. Hit. Maria Antonina była żoną. Genia leci. Genovefa! Genia leci. I już widzę, że nie odpuszcza, nie? Strzel sobie jednego w nagrodę. Jezu, kogo ona wybierze? Bo Maciej ma 100%, no tak. Jak się nazywa lustro odbijające część światła, a pozostałą część przepuszczające? Maciej! Bezbłędnie! A teraz najlepszy moment. Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. Kurde, dobra, tutaj. Bardzo mi przykro. Genia, ale masz dużo punktów. Jak nazywa się najszybsza odmiana chodu końskiego? To jest najgorsza talka, no. Co? Na chodu? Aha, nie, bo ja nie ten... Genovefa! Genia! Nie pozostawiasz mi wyboru. Strzelam! Kiedy Uno? Na urodzinowym live będzie Uno na 100%, bo już Hubert pisał o tym dzisiaj, więc zrobimy na 100%. Teraz pytanie ratunkowe. Zgłoś się, odpowiedz dobrze. I przedłuż swój udział. Dobrze. W kształcie jakiego zwierzęcia powstała elektrownia fotowoltaiczna w Chinach w 2020 roku? Genovefa! Dobrze! Zyskujesz dodatkową energię! Geniuchna, ty takie rzeczy! Ty masz taką... Zwiększając wartość ISO w aparacie, zwiększamy. Chciałem dać zielone i bym się pomylił? No, dałbym dobrze. Genovefa! Świetnie! Wybierz ofiarę! Starość, nie ratuj.
Tak, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Za dobrze wam idzie, moi drodzy. O nie, minus 40! Teraz strzały zabierają więcej energii. To dużo. Jak się nazywa praca monotonna, żmudna, wymagająca cierpliwości i dokładności? Nie! Macie! Ty je łopie! Ja nie! Ja to odruchowo, że sam, żem kli... Uważaj, rozgrywka. No łeb jak sklep, a półki puste jak w Tesco, nie? Warszawa kojarzy się z... Dupa, nie zdążyłem! No syrenką! Emilia! Dobrze! W nagrodę nie. Możesz komuś przyłożyć! Nie! Zesrane! Oj. O! Na ratunek przybywa! Jezu, płagam! Ja muszę! Ja muszę odpowiedzieć dobrze! Kto chce zostać dłużej? Pojechałem po rajtach. No ja chcę. Daj mi pytanie. Człowiek dużo przeklinający rzuca. No kurde, przecież klikam! Nie wierzę, no przecież czym rzuca? No, naleśnikiem! Naleśnikiem rzuca! Świetnie! Dodatkowa energia trafia na twoje konto! Dlaczego? Członkowie którejś z grup subkulturowych byli motocyklistami w czarnych, skórzanych kurtkach. Działa mi pad. Działa. Działa! Spokojnie, nie będzie bolało. Bardzo. Podkręcamy tempo. Jezu, minus obrażenia 80. Od strzału rosną. Minus 80, bardziej. Rozumiecie? Lunatykiem nazwiemy osobę, która... No, nie zdążyłem doczytać. O co? Nie, Genia, nie. Brak co ty? Musi zaboleć. Genia, co ty zrobił? Genia! Podziękuję tak zawodnikowi ja. Gromkimi brawami. Albo... Jednak nie zasłużył. Genia pomyliła klawisze na bank. Powrót do przestępstwa nazywamy. To wiem. Maciej pierwszy. Świetnie. Bezbłędnie. A teraz najlepszy moment. Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. No i teraz nie wiem kogo. Kogo mam przybliżyć? Ja nie wiem, kogo mam przybliżyć. Hubert, szybsze palce musisz mieć. Hubert! Już było nie będzie miał. Udanej kąpieli. Kamila, naprowadziłaś mnie na Hubciks, I'm sorry! On poza tym mówił, że on ze mną pojedzie, jeszcze on wygra! Wszystko stracone. Pytanie ratunkowe, prosimy! Jezu, ja proszę o pytanie ratunkowe, proszę! Trzej muszkieterowie to Athos, Porthos i... I Dupatos! Zakintos z Domestosa, nie wiem. Kiedy trzeba wybrać między jedną rzeczą a drugą, mówi się albo rybki, albo... Akwarium. Git. Maciej! Dobrze! W nagrodę możesz komuś przyłożyć! Dobra. Idziemy tu. Miejmy nadzieję, że umie pływać. Jakiemu obiektowi astronomicznemu nadano nazwę na cześć Edmunda Halleya? Emilia! Świetnie! Wybierz ofiarę! Tak właśnie kończą ci, którym marnie idzie odpowiadanie Ej, na pytania. Ej, ale to tyle zabiera punktów teraz, to jest nieludzkie. To jest nieludzkie traktowanie. Jeszcze nie macie dość? No to podrasowuję Gnata. No ile Co jest rodzajem plastycznego materiału wybuchowego? Oskar! Tak, dobra odpowiedź. Strzel sobie jednego w nagrodę. Kamila, nie przejmuj się. Emilia, co za pech. Idziesz na dno. Matko jedyna. O, teraz ratunkowe. Ratunkowe. Proszę o łatwy zestaw pytań. Odpowiedz dobrze i przedłuż swój udział. Harem to pojęcie znane z jakiej kultury? Kamila. Waham się, ale już za późno. Co to łazi u mnie? Co to łazi za szyjt? Nie będę tego nawet komentował. Ej, ja muszę to zabić. Kamila! O, było miło. Udanej kąpieli.
Co to? Kamila poleciała? A, to ja no nie mówię. Mianem dziesiątej muzy określa się. No nie mówię, nie waż się odpowiadać. Macie takie cztery guziki, no, i to zrobić? Je trzeba naciskać, no, tak, żeby odpowiadać. Spróbujcie, to nie takie trudne. To nas teraz... No niestety wygrać może tylko jedna osoba. Bycz, to się dzieje. Czas na nowe zasady. Odpowiedz dobrze jako pierwszy i wygraj. Anonim. Szklany pojemnik, w którym hoduje się ryby, to... Pożegnajmy naszego dzielnego zawodnika gromkim buuuu. Dzień. Dziękuję za pizzę. Chciał mnie rozproszyć, dziad, na pewno! Dziękuję. Stacja przeciwników. Kat. Lubię takie finały. O mój Boże. No dobra, to my tutaj też dziękujemy YouTubom za ten odcinek. Pewnie będzie kolejny ze wszystkimi, także buzi YouTuby!